Sandra przeszła operację korekcji odstających małżowin usznych. Dziś wraz z mamą wracają do kliniki, by skonsultować wyniki leczenia. Co słychać? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze? Tak. Okej. Okay. Wiesz, przeglądałem przed chwilą twoje zdjęcia. Co to za dziewczyna? Prawda? Co to jest? Prawda? Jak się czujesz z tymi łóżkami? Czuję się bardzo dobrze. Tak? Tak. Wiesz co, ja sobie podejdę, obejrzę łóżka z każdej strony. I już sobie porozmawiamy wtedy na spokojnie, wiesz? Dobrze, to teraz tak tak popatrz na mamę, a ja sobie obejrzę uszęta. Licz. Ekstra. Rany zagojone. Tam Lizenka będzie wręcz śladowa. To znaczy, jak ktoś zajrzy za ucho i się dobrze przyjrzy, to może zobaczy, ale też raczej nie. A jak mama ocenia to, co widzi? No, nie ta dziewczyna. Tak. Zupełnie, wydaje mi się, że zupełnie się zmieniła, jakby nie ta buzia. Ja bym chciała jeszcze raz panu bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo tak naprawdę zmienił pan całe moje życie. Ojej, cieszę się bardzo. Jesteś odważną dziewczynką, w związku z tym mówisz takie rzeczy. Nie zawsze pacjenci w ten sposób mnie informują o tym, jak się zmieniło ich życie i w ogóle funkcjonowanie. Więc bardzo ci dziękuję, jestem szczęśliwy. To jest nie do odpisania, jak ja jestem szczęśliwa. Zrobienie przeze mnie sobie tej korekcji, tych uszu, to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć w całym swoim życiu.